Zwykły Minecraft, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przygotowałem sobie dużo perełek, ponieważ będziemy mogli się teleportować do każdego bloku, jakiego tylko sobie wymyślimy. Więc moi drodzy, zostawiajcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Wbijamy tutaj 200 tysięcy subskrypcji, więc mam nadzieję, że to zrobiłeś. Ty Haniu, ty Piotrze, ty Pawle, ty Aniu, ty Zosiu, ty Bartku, ty Basiu, musisz zostawić szybko łapkę w górę i napisać w komentarzu subskrybuję kanał Matrunera. Wszyscy piszą, wszyscy, bez wyjątku. I zaraz wam pokażę, o co chodzi. Zamiast wydobywać sobie tradycyjnie drewno, tak rozwalając, możemy się teleportować. Rozumiecie to? Ender perełka. Ender perła się nazywa dokładnie. I uwaga, uwaga, zaraz użyję, więc możemy wskoczyć do środka. Uwaga, 3, 2, 1. Wow! Udało mi się. Widzicie to? Cały świat jest zbudowany z drewna. Wow! Aż render distance sobie zwiększę, żeby było fajnie. Wow! No to teraz to kozak. Ej, jesteśmy w środku drewna. Teraz wystarczy tylko wykopać sobie tyle, ile chcemy i możemy wracać, więc wystarczy tylko drugi raz użyć perełki i wtedy tak jakby się przeteleportujemy poza ten świat. Więc wykopmy sobie dużo drewienka. Ja bym chciał na przykład dostać się do świata z diamentów. Co o tym sądzicie? Myślę, że będzie spoko. Tylko czekaj, drewno zrobimy, zrobimy sobie podstawowe itemki drewniane, patrzcie na to, cyk, pyk, cyk, cyk, cyk i zrobimy tak, siekierkę, proszę bardzo, zrobimy sobie kilof, zrobimy sobie, możemy zrobić nawet, patrzcie, nawet motykę drewnianą, czaicie to? I teraz tylko wystarczy kopać, pyk, raz, dwa, trzy, no to teraz to naprawdę ma to sens i możemy naprawdę wykopywać wszystko jak tylko chcemy, patrz, pyk, 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 zrobione, dobra, i teraz go skraftować, zróbmy jeszcze mieczyk, na pewno tak, o, tak, patrzcie, mamy drewniany miecz, drewniane wszystkie itemasy, ale super. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, bo w dzisiejszym odcinku chciałbym dostać się do takiego diamentu, wiecie? Chciałbym się dostać do takiego diamencioru. W ogóle TNT się tutaj znajdują? O kurcze, ej, weźmy sobie trochę TNT, to będzie mocne. Ej, bym mógł się teleportować do świata TNT, nie! Odpaliłem je! Nie! No nie! Kurczę, myślałem, że dam radę je wykopać. Tylko co jest? Czemu kilofem uderzyłem i one odpaliło się? Nie! On się odpala z automatu! Nie, to jest jakiś oszukany TNT. Ja nie chcę na takie patrzeć. Ale przynajmniej patrzcie, mamy dużo drewna. No to to jest sposób przepiękny. Ej, możemy odpalać sobie takiego TNT. Cyk, tylko ja... Nie, żeby... O, jedno TNT. O, dobra, nie chcę tego TNT, jakieś dziwne. I powiem wam, że będziemy mogli sobie zrobić portal do świata TNT i mieć mnóstwo TNT. Więc każdy blok, powiedzcie mi, do jakiego świata mam wejść. Patrzcie, ile mam drewna! Wow! Ej, no to to jest kozak. No to powiem wam szczerze, że naprawdę jest przekozacko. Dobra, wychodzimy stąd, muszę użyć tylko perełki i wyskakujemy. Uwaga, 3, 2, 1, wow! Wow, udało się! Wyszedłem teraz z tego drewna, ale patrzcie, i wszystkie itemy mam ze sobą! Ale super! Normalnie czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Dobra, teraz wystarczyłoby tylko znaleźć Stone'a i pójść tam, gdzie jest Stone. Tutaj mamy Stone'a. I pójdziemy teraz do świata Stone'a? Albo węgla. O tak! Ej, dobra, węgiel czy stone, węgiel czy stone. Dobra, pójdę do świata z węgla, ponieważ będę mógł, słuchajcie, ogarnąć sobie dużo węgla i podejrzewam, że stone też powinien być. Sprawdzimy to, co? Dobra, najpierw pójdziemy do świata stone'a. Albo niech losuje, uwaga, 3, 2, 1, pyk! Wow! Jestem, dobra, udało mi się wejść do bloku stone'a.
Patrzcie, wszystko dookoła zbudowane z stołna. Co tu się jeszcze znajduje? Węgiel! Mamy dużo węgla, TNT i złoto! Ej, będziemy mogli wejść do złota! Sztos! Ej, wykopmy tylko troszkę stołna i zróbmy sobie podstawowe itemy. Wiecie co? Podstawowe itemki. Z podstawowych itemków naprawdę będzie można zrobić sporo. No dobra, na przykład co? Co ja mogę zrobić? Hełm na przykład? Co? Hełm mogę zbudować? Co? Ej, dobra, robię kill off szybko. Szybko wykopujemy to. Patrzcie, mogę stone'owy zrobić set. No to teraz patrz, wykopujemy dużo stone'a. Bardzo dużo. Ej, to ja robię stone'ową sobie zbrojkę całą, patrz. Ale jaja, normalnie szok. Dobra, to ja mogę od razu wyrzucić drewniane itemy, ten toolsy, czyli narzędzia. I mogę zrobić sobie wszystko z kobla. No to teraz tylko pyk, wykopujemy i proszę bardzo. Na pewno mieczyk, wolę mieczyk kamienny, bo jest dużo lepszy. Mamy to, możemy zrobić sobie siekierkę na... Po co mi siekierka? Albo do obrony będzie lepsza. Tak, dobra. Tylko by było trzeba jeszcze znaleźć żelazo i do żelaza się tak jakby teleportować. Będzie dużo lepiej. I czekaj, coś ja mogłem jeszcze zrobić? O, zróbmy klatę. Pyk. Zróbmy... zróbmy spodenki i butki. O, teraz patrz, cyk. Teraz tylko tu. Cyk, cyk. Okej, patrzcie, jestem cały ze stone'a, z cobblestone'a tak naprawdę. No bo bym musiał to przepalić wszystko, ale nie chce mi się. Dobra, mamy kobla sporo, po co mi więcej? Do węgla, słuchajcie, pójdziemy sobie teraz do węgla, żeby coś sobie przepalić czy coś. Dobra, weźmiemy to, pyk. Okej, wyrzucam oczywiście to i mam to. No to najsik, teraz to będzie super. Wow! Iron jest! Iron! Dobra, do Ironu to też by wypadało pójść chyba, co? Tylko nie wiem, czy mogę się teleportować na tych świat, na tym świecie po prostu. Czy ja muszę go po prostu znaleźć? Dobra, spróbuję, tylko czekaj. Dobra, czekaj. O, spróbujemy się przedostać do tutaj. Pyk, okej. Nie zadziałało. Czekaj, jeszcze raz. Pyk! Nie zadziałało. O nie, dobra, muszę chyba w stołna znowu kliknąć, żeby wyjść i szukać żelaza. Kurczę, już myślałem, że mi się uda, że to będzie takie easy. Ale w sumie możemy, patrzcie, zrobić coś takiego i przedostać się, słuchajcie, wykopać sobie coś takiego. Patrz, 9. Okej, i teraz tak, weźmiemy to. Dużo żelaza potrzebujemy, tak żeby zrobić od razu żelazny blok, rozumiecie to? Żelazny blok i spróbujemy się teleportować do żelaznego bloku i myślę, że to będzie troszkę szybsze niż po prostu później przepalanie tego wszystkiego, więc robimy tak, to piecol, albo dobra, słuchajcie, wychodzimy stąd i spróbujemy zrobić sobie świat z piecyków. To teraz tylko wystarczy się teleportować tylko na stołna, uwaga, 3, 2, 1, wow! Dobra, udało się, tylko powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że może z piecyków nie wyjść, więc lepiej spróbujmy, bo sam do końca nie jestem przekonany, ale zawsze można to sprawdzić, nie? Czemu ja węgla w ogóle nie wziąłem? No dobra, ale mamy tyle desek, że to przepalimy. Dobra, przepalmy sobie, niech to się przepala, a ja w tym czasie spróbujemy wskoczyć do świata piecyków. Uwaga, 3, 2, 1... kliknąłem na niego, dobra, 3, 2, 1, nie działa, no piecyki nie działa, co jest grane, ja chcę do piecyków, świata pieców, no nie, no dobra, poczekamy aż to się przepali 9 razy, albo zrobimy sobie nawet kilka piecyków, tak zrobić raz, dwa, trzy, o tak, i patrz, raz, dwa, trzy, i teraz tylko podzielić to na... Trzy kawałki, dobra, cyk, przepalaj się, tu pyk, dobra, zabierzmy stąd 4, raz, dwa,
I tutaj dwa niech będą, okej, i teraz, okej, dobra, to niech się przepala, a tu mamy ostatni pyk i dobrze, bardzo, bardzo dobrze, teraz mamy tutaj sztabkę żelaza i sztabki żelaza, mam 9, ej, to teraz chyba powinno to zadziałać, co? Tylko weźmy sobie jeszcze może tak więcej żelaza, bo przydałoby mi się od razu zrobić kill-off chyba, co? Dobra, tu wszystko jest przepalone, więc spoko. Weźmy jeden piecyk tak na wszelki wypadek. Zróbmy sobie kill-off z tego. Okej, i tu zróbmy, o tak, dobra, do świata z żelaza, będę mógł zrobić sobie wszystkie rzeczy z żelaza, to jest piękne, uwaga, 3, 2, 1, oj, spadłem, dobra, jeszcze raz, 3, 2, 1, wow, najsik, to działa, tu jest kwarc nawet, patrzcie, z kwarcu, możemy pójść do kwarcu i zbudować sobie wszystko z kwarcu, wow, nice, dobra, mam ten kill-off, mam ten kill-offek, więc słuchajcie, możemy sobie wydobyć mnóstwo żelaza i zrobić sobie kozacki secik, o, jak to jest przyjemnie zrobić sobie naprawdę z każdego bloku, wejść do każdego bloku i powiem wam, patrzcie ile mam tego ironu będę miał, coś pięknego, tylko wykopać sobie na spokojnie, no kwarcu też możemy sobie trochę wziąć, ewentualnie później się po prostu tam dostać do tego bloku, tylko okej. Wydobądźmy sobie ironik, pyk, proszę bardzo. Dużo tego będziemy mieli, wow. Będziemy mogli zbudować nawet sobie golema. Dobra, i teraz tak, jak mamy dużo żelaza, to od razu zróbmy sobie, już wam mówię, crafting table i zróbmy sobie secik, bo ten chyba jest nawet gorszy, bo ma tylko 3 uzbrojenia, żelazny ma trochę więcej, więc o, tak, i proszę bardzo, klata, tu buciki i później spodenki. Dobra, raz, dwa i spodenki. I 3 i buciki tylko zostaną do zrobienia. Pyk, zrobione! Widzicie to? Patrz, w trymiga jestem cały żelazny, bo mogłem się teleportować do każdego bloku. I co? Tylko tutaj jest dużo, dużo tego, lawy. Czy... Ej, tu w ogóle wodę widziałem? Czy to serio woda? Ej, to ja mogę to wszystko zalać? Tak, wiecie dlaczego? Bo ja mam teorię co do tego. Przecież, jeśli mamy wiaderko, a wiaderko jest żelazne, no to możemy tak jakby transportować wodę. Chodźcie, zalejemy tą lawę całą wodą. Ej, to będzie spoko. Dobra, raz, dwa, trzy. O, bierzemy coś takiego, cyk, i lecimy teraz tutaj. Pyk, pyk, pyk i pyk, pyk. Ach, jestem, okej. I teraz tylko wodę wziąć i wlać na to. Patrzcie, jakie to jest ogromne. I to wszystko jest zbudowane z żelaza. Bloków żelaza jeszcze na dodatek. Okej, i proszę bardzo. Pyk, czy powstanie obsydian? Powstaje obsydian. Sztos. Dobra, ej, słuchajcie, czas wychodzić chyba po prostu na zewnątrz, więc wydaje mi się, że będzie git. Uwaga, 3, 2, 1. Wow, jestem. Udało się. Dobra, szukać jeszcze innych bloków, do których mógłbym wejść. Wow, tam jest ta wieża. Dobra, ja nie chcę tam wchodzić, ale wiecie co, spróbujemy teleportować się do innego bloku. Wejść do innego bloku tą perełką. Tylko do jakiego? Macie jakiś pomysł? Sam do końca nie wiem, w co moglibyśmy wejść. Dobra, jedzonko jest, oczywiście by się przydało. Tak, pyk, pyk, pyk. Pyk, z mięsa nie da rady bloku zrobić żadnego chyba, co? Ej, musimy ogarnąć złoto. Nie, nie wziąłem złota z czego? Co to było? Przy koblu. Przy koblu było złoto. No, to fajnie. Tylko, ej, no to jak teraz złoto znajdziemy, to od razu się teleportuje. Okej, przysięgam, że tak zrobimy. Ale jeszcze węgiel. Węgiel by nam się przydał, więc musimy się teleportować do bloku węgla. Tylko gdzie ja go znajdę teraz? Już był gdzieś tam wcześniej. Poszukajmy sobie tak na spokojnie. O! Myślę, że tutaj na pewno znajdziemy. Tak, jest. Dobra, teleportujemy się do bloku węgla, robimy mnóstwo pochodni. Uwaga, 3, 2, 1. Czy nie lepiej poszukać i... Dobra, teleportuję się do tego bloku. Bo chciałem zrobić blok z węgla, ale okej. 3, 2, 1. Wow! No, to pięknie. Tylko jest ile węgla. Widzicie to? Widzicie to wszystko?
No to Sztosik, patrz, możemy sobie to wszystko wykopać. Tak jest, proszę bardzo, tyle węgla. Jeszcze bloki węgla od razu są. Ja, jak to możliwe? Przecież w węglu są bloki węgla? No to ładnie, dobra, ej, ale wyjdźmy stąd i zobaczymy, czy jest jakaś powierzchnia na górę, da radę wykopać się. Jest coś, patrzcie, jakie to ogromne. Przecież tutaj jest naprawdę mnóstwo węgla. To są tony, megatony, ultra, gigatony. Dobra, ja biorę oczywiście to sobie wykopuję, bo mamy mnóstwo budulca. Naprawdę to bym mógł sobie zbudować z tego bardzo, bardzo dużo. Więc moi drodzy, to naprawdę jest przekozacki sposób, żeby wydobywać wszystkie itemy. Spróbujcie na swoim świecie teleportować się do bloków. Naprawdę się opłaca, jak widzicie. O kurczę, naprawdę się opłaca i mamy mnóstwo, patrzcie, blok węgla. Sprawdźmy, czy jeszcze jakieś rudy może będą, może będzie gdzieś złoto. Ze złotem oczywiście by było ale to wygląda! Widzicie to? To przecież jest przepiękne. Przepiękne. Dobra, ja TNT nie chcę odpalać. Nie! TNT wybuchło! Wow! Jak to możliwe? Te TNT tutaj na tych, w tych blokach jest naprawdę dziwne. Ale okej, mi się podoba, bo od razu bloki dostaję, więc chyba git. No dobra, wykopmy sobie to. I słuchajcie, wychodzimy, bo chciałbym jeszcze dzisiaj diamenty zdobyć. Ale nie wiem, czy mi się uda, bo diamenty są ciężkie do zdobycia, jak dobrze wiecie. Ale okej, wychodzimy. Uwaga, 3, 2, 1. Wow! Udało się, wyskoczyłem stąd. Tylko co to jest? Tu jestem w tym miejscu i mogę sobie zrobić pochodnie. Geniusz. No to przecież to jest najlepsze, co może być, więc patrzcie, prawda? Możesz się wejść do bloku, możesz wejść sobie do bloku, możesz zrobić sobie wszystko w tym bloku i tak naprawdę, nie wiem, wyjść... O! Patrz! Jaka ukryta kopalnia, zakryta normalnie, ty. A tutaj da radę coś skoczyć, zobaczyć, sprawdzić. Żelazo, węgiel, patrzcie, gdzie się dokopałem, do jaskini. No to fajnie, tylko czy coś jeszcze tutaj jest oprócz tego? Jest! Ej, szukamy diamentów, szukam diaksów. Diaksy, no to będzie hit, słuchajcie. Hit nad hitami. I teraz tylko tak, tutaj... Pyk. I moi drodzy, jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie oczywiście subskrypcję na tym kanale, łapkę w górę, no i pamiętajcie, żeby oczywiście nie zapomnieć tutaj wbić na mój drugi, oczywiście główny kanał, ponieważ tam jest seria, słuchajcie, z różnych ciekawych odcineczków takich z różnymi postaciami, więc wbijajcie szybko, pamiętajcie, żeby wbić na matruner.pl memy, bo tam są różne śmieszne, ciekawe filmiki, tylko nie ma diamentów. Przykro mi jest. Bardzo. Ale wiecie co, moi drodzy? Jeśli pod tym odcinkiem wbijemy tak 7000 łapek w górę, pojawi się kolejny film, w którym wbiję, słuchajcie, do Bedrocka, świata Bedrocka i spróbuję zobaczyć, co jest w takim bloku Bedrocka. No i moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Jeśli tak, oczywiście pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Zapraszam was do sklepu matruner.titris.com. No i pamiętajcie, żeby być oczywiście na bieżąco, musicie mieć tutaj dzwoneczek zaznaczony. Więc szybko to róbcie, Matrunerito zadba o wasz czas, żebyście oglądali sobie fajne odcineczki, ciekawe, więc co, to by było na tyle, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Ja jestem Matruner, widzimy się niebawem już w kolejnych filmikach, do zobaczenia, ich Eldorado będzie z wami, pa pa!